Rozstawieni Ludkowie, niedziela, 17 lipca 2016 roku. Jademy dookoła Zalewu Goczałkowickiego, bo w tym tygodniu wydarzyło się coś nieprawdopodobnego. Moja siostra przejechała trasę dookoła Zalewu Goczałkowickiego w 2 godziny. Jo, jadę już pół godziny i ja muszę ten rekord pobić. Nie ma dwóch zdań. A jestem już w Wiśle Wielkiej. Albo małej. Czekaj się tam. Tutaj Tatry było kiedyś widać. Dobra, rumy dali. Wjeżdżamy na rowerze i musimy to zrobić maksimum 2 godziny. Słuchajcie, Rostomili, byliśmy w chałupie, zrobiliśmy ten rekord 1,5 godziny dookoła zapory. Byłem w chałupie. Tamże spotkał kuzyna, no i trochę my tak pogadali. Potem jeszcze sąsiad tam przyszedł, pogadali my tak trochę, oni tam poszli do chałupy, a ja uznał, że pojadę dalej. No bo 35 km to jednak było za mało do mnie. No, pojechałem do Bielska. Już mam 54 km. A tutaj mamy Sarnistok. Sarnistok jest sponsorem akcji Rower Pomaga, czyli tego, co tam mamy w takim dziwnym przebraniu, te zdjęcia w Power Rangers, do akcji Rower Pomaga. Fundacja Arka z Bielska Białej. Właśnie my są teraz w Bielsku Białej przy drodze krajowej numer 1. A tutaj właśnie na rowerze, rower jest pierzyńsko zmazany. Tu jest właśnie symbol tej akcji Rower Pomaga, Fundacja Arka. O, tu lepiej widać. I to właśnie wiemy, że już są 33 rowery dane do dzieci z domów dziecka. No a chcemy nakręcić tych kilometrów jak najwięcej, dlatego właśnie dzisiaj jeszcze jadę, chcę pojeździć, mimo że jest 8 wieczór, żeby tych kilometrów jeszcze nakręcić, żeby te dzieci te rowery dostały jak najwięcej. Kręcimy w całej Polsce, wszystkie rowerzysty z całej Polski są w to zaangażowane, no nie wszystkie, no ale dużo, część nawet z Gdańska, z Warszawy, z Wrocławia, z Poznania. Mnóstwo ludzi, naprawdę super sprawa. Rower Pomaga, Fundacja Arka, a Sarnistok jest właśnie sponsorem tej akcji. A to jest szkoła, do której chodziłem przez 3 lata. Szkoła imienia Juliusza Słowackiego w Bielsku Białej. Słuchajcie, to już jest rynek w Bielsku. Słuchajcie, Rostomili, to już jest katedra świętego Mikołaja w Bielsku Białej. Główny kościół diecezji bielsko-żywieckiej. W Bielsku Białej funkcjonuje sieć wypożyczalni rowerów. Tak te rowery wyglądają. Bardzo dobry pomysł.
proszę spojrzeć, rower wyposażony jest w światło. Przedni hamulec tarczowy. Natomiast tylny jest klasyczny, jak to kiedyś w starych składakach było. Czy się hamowało, dając pedały do tyłu. A to już jest budynek Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Bielsku, gdzie miałem okazję być na rozprawie przeciwko pracodawcy firmie Euroeco i panu Vincenzo Mangini. Się wyprzedza na rondzie. Thank you.